Gość Radia Płońsk. Dzień dobry, Janusz Popłonkowski, witam wszystkich słuchaczy Radia Płońsk w naszym studiu. Mieliśmy już polityków, mieliśmy sportowców, ale tak wybitnego jak tego dzisiejszego jeszcze nie mieliśmy, bo razem ze mną podwójny mistrz Europy w kulturystyce Karol Kownacki. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie i mistrz Polski. I mistrz Polski od razu, przepraszam, że nie dodałem, no ale jednak ten tytuł mistrza Europy dużo chyba bardziej dla ciebie ważniejszy. No właśnie, powiedz tak od razu na gorąco, jak się czujesz jako najlepsza osoba w kulturystyce na starym kontynencie, w Europie? Dla mnie jest to bardzo fajne, chociaż mistrz Polski też jest bardzo fajnie. Tak w krótkim czasie osiągnąć takie tytuły to naprawdę jest coś fajnego. Zacząłeś chyba niedawno swoją przygodę z kulturystyką tak na poważnie. Skąd w takim razie pomysł na taką, a nie inną dyscyplinę sportu? Kulturystyką zajmowałem się już od 17 roku życia. Chodziłem tak jak każdy pewnie młody chłopak na siłownię ćwiczył. Po pewnym czasie przeprowadziłem się do Warszawy. Zauważył mnie trener z Legionowa, pan Bogdan Borkowski, który prowadzi właśnie siłownię Sandow w Legionowie. No i stwierdził, że jest potencjał i możemy startować. Tylko trzeba się przygotować do tego wszystkiego pomału. A z jakimi wyrzeczeniami się wiąże? Z czego musisz zrezygnować na co dzień? Przede wszystkim z jedzenia. Jest to przeliczanie kalorii, jest to ważenie. Głównie o to chodzi, tak? No i dobre treningi, tak? Intensywne przed samymi już startami to są treningi intensywne. 7 razy w tygodniu jest trening aerobowy, a 5 razy w tygodniu trening siłowy. W jaki sposób połączyć treningi z jakąś taką pracą zawodową? Przede wszystkim powiedz jeszcze, czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień jestem trenerem personalnym. Pracuję też jako bramkarz na różnych dyskotekach w Warszawie. No i jest bardzo ciężko, a od rana zajmuję się córeczką. O 24 w nocy chodzę na treningi, kończę o 3, zanim jeszcze zjem posiłek, zanim zasnę, bo jest adrenalina jeszcze po treningu. I o 7 rano muszę wstać, bo córka mnie budzi już i się nią zajmuję, tak? A od tego roku prawdopodobnie już pójdzie do przedszkola, będzie troszeczkę łatwiej. Póki co jest jak jest i cieszę się tym bardziej, że w tak krótkim czasie osiągnąłem właśnie to, co osiągnąłem i przy tym trybie życia, który prowadzę, osiągnąłem właśnie to mistrzostwo. Wydaje się to naprawdę abstrakcyjne, pójść na siłownię o 24, skończysz o 3. To jest dzień w dzień oczywiście, nie ma dnia przerwy. Tak, od poniedziałku do piątku jest właśnie trening siłowy, sobota, niedziela, dalej ciągnę treningi aerobowe. I tutaj akurat po nocy też przychodzę i jeżdżę na rowerku, bieżnia, wszystko co się da, tak. Samemu trenujesz, czy jest ktoś, kto pokazuje ci i jeszcze bardziej dopinguje do tego, żeby jeszcze więcej osiągnąć? No to jest mój trener właśnie, ja ciągle uważam, że jest słabo, że jest mało. A on mnie zazwyczaj już prostuje, że jest bardzo fajnie, że jest super i że mi się niczym nie przejmował. Pozdrowienia oczywiście dla pana Bogdana. Bardzo sympatyczny człowiek. Naprawdę warto, polecam pana, bo jest ma wiedzę dużo przede wszystkim, tak. Przechodząc już do samych zawodów na Litwie. Jak one wyglądały? W jakich kategoriach startowałeś? No i w jakich wygrałeś? Bardzo fajna miejscowość Kłajpeda. To jest nad morzem. Zawody odbywały się w sobotę, w niedzielę, w piątek była weryfikacja. W sobotę poszliśmy na pierwszy dzień, właśnie to jest półfinał. Poszedłem ubrany, nikt na mnie uwagi nie zwracał. Po czym się rozebrałem, zacząłem się malować całym rozerem. Zawodnicy z innych krajów, a było dużo, naprawdę dużo krajów, przychodzili, zdjęcia sobie ze mną robili. Koledzy, którzy byli ze mną, Michał Dariusz Olkowski, który też pierwsze miejsce zajął, chcę podkreślić, właśnie w kulturystyce do 70 kilo, gratuluję oczywiście, stwierdzili, że mam najlepszą formę, że wygram swoją kategorię i nie chcą zaprzeczać, że właśnie mogę wygrać kategorię Open, czyli wszystkie kategorie, które tam są, będę najlepszym zawodnikiem. No i się potwierdziło to. W takim razie od razu wiedziałeś, tak naprawdę przeczuwałeś, że wygrasz, skoro już przed startami no tak dobrze o tobie mówili? Nie, ja zawsze podchodzę do tego na chłodno. Wolę miło się rozczarować i być naprawdę później usatysfakcjonowany. Wiem, że formę miałem naprawdę bardzo dobrą, bo to było docięcie, separacja mięśni fajna. To dużo kosztuje, naprawdę dużo kosztuje, bo to jest odwodnienie, tak zwana ketoza. Przez kilka dni człowiek chodzi wykończony. No ale efekt tego jest, tak. Co dalej? Co po zawodach, po mistrzostwach Europy? Teraz Elaba i... Tak, tydzień czasu odpoczynku od treningów. Dieta tak będzie pół na pół. Oczywiście zaraz właśnie jadę po programie na KFC, do KFC.
podjeść sobie, bo mogę, a później od nowa reżim. Rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem o trudnej tak naprawdę sytuacji kulturystyki. Nagrody finansowe marne, jak nie w ogóle ich nie ma. Jak sobie radzisz właśnie finansowo z dojazdami, z rejestracją na zawody? No tutaj muszę podziękować żonie ogólnie za to, że znosi moje zachowanie, bo człowiek tydzień przed zawodami naprawdę brakuje cukrów, brakuje tłuszczu, brakuje wszystkiego, a ona mnie wspiera ciągle, tak? No niestety z własnych kieszeni trzeba wykładać pieniążki, tak? Ale osoba, która poświęci się temu sportowi, to wie, na co się pisze. Chociaż tutaj właśnie chcę podkreślić, że dzisiaj byłem z wizytą w swojej gminie, u wójta gminy Babuszewo. Przeprowadzaliśmy pewne rozmowy z panem wójtem, z panem Piotrem Lipińskim, który się zajmuje koordynacją sportu właśnie na terenie Babuszewa. No i może coś będzie fajnego, ale na razie nie mogę o tym nic mówić, bo do rozmowy jeszcze mamy wrócić w czwartek. Poinformuję na pewno w mediach społecznościowych, na Facebooku swoim, na Instagramie. Instagram już mam jako sportowiec, Facebook jeszcze mam jako konto prywatne, ale niedługo zakładam też jako sportowiec teren personalny i wtedy wszystko będzie wiadomo. Takie zdobycie mistrza, tytuł mistrza Europy otwiera gdzieś dalej drzwi, gdzieś dalej będzie startował i od razu są telefony, maile, czy jakiekolwiek inne zainteresowanie, nie wiem, reklamami, czy czymkolwiek innym. Póki co pomału to się wszystko rozwija, tak? Będąc właśnie na Litwie, pokazałem swoją formę, to zapraszają mnie na zawody do Niemiec, do Białorusi, naprawdę sporo krajów z przedstawicieli właśnie tej federacji WBBF, WFF zapraszają mnie na różne zawody. Naszym przedstawicielem jest Wojciech Nadolski, to też utytułowany zawodnik i on też właśnie namawia mnie do tego, żeby jeździć, pokazywać się jak najwięcej, za co mu też dziękuję. Bardzo sympatyczna osoba. Tak to wygląda. W perspektywie tytułu Mistrza Świata? Myślę, że tak. Kiedy jakieś takie najbliższe, największe zawody, w których będziesz startował? Jeszcze w tym roku coś się trafi? Tak, w tym roku jeszcze kilka zawodów będzie. Miałem teraz jechać, bardzo fajne zawody są we vlogu. Polecam każdemu jechać, bo to jest coś pięknego. To jest wierzbicki body show. Niestety ja muszę odpocząć, miałem tam jechać, ja muszę naprawdę odpocząć, bo jestem wyczerpany. Przede mną były 3 starty. Ten muszę niestety sobie odpuścić, później będzie Burnejka, który organizuje zawody, jest tam do wygrania Karta Pro, gdzie można jechać do Stanów, walczyć właśnie z profesjonalistami, tam są jakieś większe pieniądze. Później na pewno będzie Sopot, polecam też każdemu, fajna atmosfera, pozdrawiam pana Henryka Hryszkiewicza. Mega organizacja, naprawdę warto jechać, spędzić później urlop. Ja tak właśnie zrobię. Po zawodach odpocznę z córcią, Karinką, z żoną Sylwią. Będziemy się bawić. No i na pewno pojedzie z nami mój chrześniak Mateusz i jego siostra, moja bratanica Wiktoria. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy, a my tymczasem powoli niestety musimy kończyć. Kończy nam się czas. Życzę powodzenia, jak największych sukcesów, jak największej liczby tych sukcesów, ale myślę, że z taką formą, jaką prezentujesz, nie będzie to problem. Dziękuję bardzo, Karol Kownacki, dzisiaj razem ze mną. Dziękuję, miło mi było. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.